Witam wszystkich na kanale Stalowy Szok. Jeżeli ktoś miałby wskazać najlepszego kulturystę, który nigdy nie zdobył tytułu Mr. Olympia, to myślę, że ogromna większość osób wskazałaby albo Kai albo Nasera Elson Batiego. Jest on bardzo popularnym kulturystą, za co oczywiście odpowiada jego niewiarygodny wygląd w pozach przodem, gdzie potrafi ułączyć ogromne rozmiary z bardzo estetycznym charakterem sylwetki. Przede wszystkim do ogromnej rzadkości. Należą tak świetnej jakości mięśni brzucha u tak masywnych kulturystów, co sprawia, że że Elson Batty to prawdziwy ewenement i fenomen. Zawsze, kiedy wspomina się jego imię, z tyłu głowy pojawia się Mr. Olympia 1997, kiedy punkt szczytowy przybrała jego rywalizacja z Dorianem miejscem i jednocześnie ten rok powszechnie uważa się za ten, kiedy prezentował swoją najwyższą formę. Oczywiście powstaje pytanie, na ile uzasadnione jest doszukiwanie się w tym konkursie kontrowersji, a na ile jest to po prostu wynik frustracji na wygraną Doriana Jejca, który prezentował się znacznie mniej estetycznie, ale pod względem docięcia i w pozach tyłem posiadał znaczną przewagę. Zauważyłem, że jeżeli ktoś doskonale prezentuje się, ma lepsze kształty w pozach przodem lub w ogóle nie przyjmując żadnej pozycji, to automatycznie bywa przez fanów kulturystyki faworyzowany, co jest raczej pospieszne, gdyż kluczowe w kulturystyce są mniej popularne pozytyłem i odpowiedź Poziom definicji, której zauważa znacznie mniej osób. Oczywiście myślę, że akurat w tym przypadku nie bez powodu tak dużo obserwatorów kulturystyki zauważa tu być może błąd sędziowski, dlatego warto się temu konkursowi przyjrzeć. Mimo, że na le Sonbati wielokrotnie wspominał, że niesłusznie nie docenia się jego pleców, to w pozie rozluźnionej tłem od razu widać, że jego i Jejca w tym względzie dzieli ogromna przestrzeń. Nie chodzi mi tu nawet o rozmiary tej partii, a o jej grubość szczegółować znacznie lepsze dopracowanie. Z drugiej strony, jeżeli spojrzy się na dolne partie, to Sonbati wydaje się mieć znacznie wyraźniejsze prążkowanie pośladków, gdzie Jejc na tym nagraniu ma ten element wręcz zupełnie gładki. Przedem jednak praktycznie nie ma między nimi porównania. Sonbati deklasuje Jejca, jeżeli chodzi o harmonię estetyczną. Także ten nie ma tutaj praktycznie żadnych argumentów. Nie chcę, żeby ten materiał zamienił się w analizę Mister Olimpia 1997, bo nie jest to jego temat. Dlatego resztę powiem bardziej ogólnie, a pozostałą część być może innym odcinku. Oczywiście to, co teraz powiem, robię na podstawie nagrania. W bardzo słabej jakości kontra zobaczenie zawodników na żywo przez sędziów. Ale po obejrzeniu materiałów uważam, że rzeczywiście doskonalszy wydawał się tu Elson Batty. A pozytyłem był tu znacznie bliżej niż się spodziewałem. Weźmy dla przykładu pozebice psytyłem, tyłem, gdzie w dole, jeżeli chodzi o nogi,. Pośladki, na Nasser jest to o niebo lepszy, a w górze owszem dupleców ma zbyt gładki, ale w ich górnej części wydaje się jeszcze lepiej docięty i bardziej trójwymiarowy od wygranego. Innymi słowy, mimo że ciężko jest dawać takie wyroki nie widząc konkursu na żywo, ale bardzo prawdopodobne, że Nasser Elson Baty rzeczywiście w 1997 był najlepszy i to wyraźnie na scenie Mr. Olympia, a mimo to mówimy o nim jako o który nigdy tego tytułu nie zdobył. W tym roku zajął swoje najwyższe miejsce na tym konkursie, na którym ogólnie startował dziewięciokrotnie. Pierwszy raz w 1994, kiedy zajął siódme miejsce, potem w 1995 był już trzeci, w 1996 znowu trzeci, w w 1997, jak mówiłem, drugi, rok później trzeci, gdzie, mimo odejścia Doriana Jejca, musiał uznać wyższość pierwszego Ryniego Kolmana i drugiego Flexa Willera. Myślę, że niezwykle właściwe jest porównywanie Elson Batiego do Bikramiego, gdyż obydwaj mają niesamowite rozmiary, ale nie wygrywali największych zawodów ze względu na zbyt małą szczegółowość sylwetki. W 1999 był szósty, w 2005, w 2001 dziewiąty i w 2002 piętnasty. Jego ostatni występ w karierze to 14 miejsce na Europe Super Show w 2005. Widać zatem, że po 2000 roku zaczął postępować u niego znaczny spadek formy. Mimo, że miał wtedy dopiero 35 lat, co na kulturystę wcale nie jest dużą liczbą. Dzisiaj mógł wręcz zostać uznany za zawodnika całkiem świeżego. Jego najbardziej ikoniczna poza to bicepsy przodem, gdzie prezentował się naprawdę komiksowo, łącząc tak ogromne rozmiary z fenomenalnymi, wręcz finezyjnymi proporcjami. Należy mieć świadomość, że Son Bati nie miał złych partii. Owszem, plecy były trochę zaczepione zbyt wysoko, ale ich rozwój bynajmniej do słabych nie należał. Zdecydowanie wyróżniający się u niego element to niesamowite nogi. Z przodu prezentował szalenie pełne czworogłowe i łydki, tyłem natomiast są to jak do tej pory najlepsze dwugłowe, jakie kiedykolwiek widziałem. Były trójwymiarowe do granic i dodatkowo fenomenalnie wyseparowane, także dokładnie było widać każdą oddzielną głowę mięśnia. Myślę, że spokojnie można by go umieścić w rankingu najlepszych nóg w historii kulturystyki i zająłby bardzo wysokie miejsce. Idąc bardziej do góry, oczywiście na środku, świetna talia z doskonałymi mięśniami brzucha, zarówno prostymi z przodu, jak i skośnymi z boku, co pokazywał chociażby w klatce bokiem. W górze także nie znajdzie się w jego sylwetce odstającego elementu i to właśnie główny powód, dla którego mówi się, że jako całość jego muskulatura tak dobrze płynie. Ogromną rolę odgrywa tu świetna struktura, doskonałe, pełne i okrągłe brzuchy mięśniowe, ale także właśnie to, że był on kulturystą wręcz perfekcyjnie kompletnym. Jedyny mankament to właśnie plecy. Bardzo dobrze widać to na nagraniu z Mr. Olympia 1998, gdzie na tle Roniego Kolmana i Flexa Willera najszersze zaczynają się zbyt wysoko co sprawia od razu wrażenie, że ma ten element na scenie najmniej pełny i najsłabiej rozwinięty. Wydaje się, że ten fragment najlepiej prezentował się u niego właśnie na Mr. Olympia 1997, więc na pewno definicja odgrywa tu sporą rolę, wydając się w tym wypadku jedynym modyfikowalnym elementem. Na Sir Elson Batty miał 180 cm wzrostu i ważył na scenie między 120 a 130 kg. Na Arnold Classic startował czterokrotnie. W 1997 był drugi za Flexem Willerem, w 1998 znowu drugi, po raz kolejny przegrywając z Willerem i w 1999 zdobył jedyny w karierze tytuł Arnold Classic, wykorzystując nieobecność Willera i wygrywając z drugim Kevinem Levroni. I dla ciekawostki powiem także, że startującym już wtedy siódmym Dexterem Jacksonem. Nasser Elson Batty jako jeden z naprawdę nielicznych kulturystów, potrafiących prezentować jednocześnie ogromne rozmiary i estetyczny charakter, należy do absolutnej elity – co więcej, wydaje się, że rzeczywiście słusznie uważa się, że w 1997 został, że tak powiem, okradziony z wygranej na Mister Olympia i w rzeczywistości powinien być tytułowany zdobywcą sandoła. Niestety, z jego historią łączy się także przedwczesna śmierć w wieku zaledwie 47 lat. O czym dokładniej opowiadam w materiale dotyczącym właśnie tego tematu. Pod koniec kariery zresztą Sonbaty był już tylko nikłym cieniem swoich wersji z lat świetności. Jego środek zupełnie utracił jakość, separacja praktycznie także zniknęła. Bywał krytykowany. Za zbyt oczywiste stosowanie syntolu. Trafiłem nawet na wpis na forum, na którym w 2006 ktoś musiał przypominać, jak zasłużonym kulturystą jest Nasser Elson Bati, gdyż patrzono na niego jedynie przez pryzmat prezentowanej w ostatnich latach kariery formy. Innymi słowy, jest to dość smutne zakończenie historii tak fenomenalnego kulturysty, jakim był ten zawodnik. To był stalowy szok, a teraz do następnego.